Słuchajcie, dziś robimy objazd tak zwany puszkowy w poszukiwaniu puszek. A to są puszki z wczorajszego wieczora, znowu pół godziny. To i tak trzeba, słuchajcie, to opróżnić. To nie, bo to już było wcześniej zgniecione. Także to, co udało się znaleźć, te, co na ziemi leżą, to też są, to są z poprzednich dni. Także tu mamy tyle. Same lechy, miłośnicy lecha. Także to też jest z wieczora. I to jest wieczór. No. Także jak na pół godziny, to tak myślę, że jest super, co? A teraz objazd puszkowy. Słuchajcie, witajcie, witajcie prosto z trasy. Dzisiaj jest tak zwany planowany objazd, puszek, jak ja to nazywam. Także będziemy szukać puszek. Mam kilka swoich takich jakby, no może nie, że pewnych miejscówek, ale takich obiecanych miejscówek, gdzie no można znaleźć te puszki. Tu akurat, słuchajcie, przed chwilą rozjeżdżałem się po takich polach, ale widzę, że tylko był jeden Red Bull był i ogólnie no nic poza tym. Widzę, tutaj dużo puszek leży w rowie, ale to, słuchajcie, no nie chcę tam teraz wpaść do tego rowu, tym bardziej, że jest ślisko. Najwyżej przy okazji, chyba w Lidlu widziałem takie właśnie chwytaki, jak ma zawodowy zbieracz złomu. Też serdecznie polecam ten kanał, bardzo, bardzo konkretnie zawodowy nagrywa filmy pokazujące, słuchajcie, prawdziwe życie, nie takie jak wam pokazują w telewizji, gdzie, prawda, każdy zarabia tysiące, jest pięknie, fajnie, każdy ma po 5-6 samochodów w rodzinie, a zawodowy pokazuje naprawdę, jak wygląda prawdziwa walka o przetrwanie każdego dnia. I dlatego bardzo go szanuję, przede wszystkim, że sobie potrafi radzić. Jest ciężko, wiadomo, że tego złomu nie ma aż tak, żeby on tutaj gdzieś, słuchajcie, tonami leżał. To nie jest Ameryka czy Niemcy. Pamiętam też kilkanaście lat temu, jak ze znajomymi, słuchajcie, byliśmy w Niemczech na tak zwanych szpermilach, no to tam, słuchajcie, tam złomu to było masa naprawdę. No ale to jest, słuchajcie, Polska. Teraz mamy Polskę. Nie, tutaj teraz, słuchajcie, cokolwiek znaleźć. To, no mówię, no więcej, słuchajcie, nastukamy tych puszek jak tych tak zwanych gabarytów, prawda? Zobaczymy, jak będą jakieś wystaweczki, to być może uderzymy w tym kierunku, zobaczymy, może coś uda się ciekawego znaleźć. Bo na razie jako tak o te puszki to wiecie, to jest taki, słuchajcie, tylko dodatek, prawda? No a że auto trzeba przepalić, no to trzeba się, słuchajcie, trochę przejechać, auto przepalić. No i zobaczymy. Mam też właśnie jedno miejsce takie jakby, no może niepewne, ale fajnie się zapowiadające. Ostatnio jak tam byliśmy, słuchajcie, zajechaliśmy, to, słuchajcie, ja nie wiedziałem, za co ja mam się złapać. Który brać worek, czy mniejszy, czy większy, czy wszystkie naraz. Słuchajcie, nie uwierzycie, ale około 100 puszek w jednym miejscu, naprawdę. Około 100 puszek. Deptania było chyba z 20 minut, non stop. I fajnie, że no 99% była, słuchajcie, aluminiowa, także fajnie. No miejmy nadzieję, że ten wyczyn teraz się powtórzy, aczkolwiek no jest zima i ludzie tak nie piją, prawda? Jak podczas, słuchajcie, tych gorących dni, no ale zobaczymy. Także za chwilę ruszamy. Dzisiaj jest z nami, słuchajcie, Tina Balbina, artystka, turystka. Za chwilę wam ją pokażę. O, jest tam z tyłu, przywitaj się z widzami. Halo. Cześć, widzowie. No, także Tina Balbina leży i jedzie z nami na poszukiwanie puszek. Ta ma dobrze, co? Kocek ma, jak jest jej zimno, to ją przykrywamy, auto się nagrzeje i sobie małpa leży. O, proszę bardzo, już jest, kurde, wesoło i kolorowo, prawda? No, dobra. Także ruszamy w akcję i miejmy nadzieję, że będzie fajnie, no. Dobra, słuchajcie, pierwsza miejscówka, a tak. Thank you.
Pierwsza miejscówka. Jakieś takie... Coś tu jest, zaraz zobaczymy, czy coś więcej będzie. Druga. Fuj. O, proszę. Będzie więcej, czy tylko... Dopijajcie do końca. Daj tą siatkę najwyżej. Czekaj, tu masz 3. Cztery, pięć. Masz szóstą? Szósta, dobra, to jest siódma. No, zaczyna się. Co to, słuchajcie, wszystko wytrzepać, bo potem to wali. Dobra. To by było wszystko. Jedziemy dalej. Dobra, to jeszcze. Dobra, ruszamy dalej w teren. Jesteśmy już po zbiorach. No, czy warto było, czy nie warto było. Ja myślę, że coś tam jest, ale no ogólnie szału nie ma, także dwie takie reklamówy zapełnione, ale ogólnie no szału nie ma, prawda? Tyle to ja mniej więcej, prawda, codziennie przynoszę tutaj z tych pobliskich aglomeracji terenowo-miejskich, jak ja to nazywam. Także coś tam jest, no ale szału nie ma, prawda? Dobra, trzymajcie się i co, widzimy się wieczorem znowu, bo znowu trzeba będzie coś pozbierać, prawda? No, także no nie warto było, że tak powiem. Coś jest, ale ogólnie no szału nie ma. Dobra, trzymajcie się i na razie.